Czy można kochać dwie osoby naraz? Trochę tak, ale też nie do końca. Na tym nagraniu pokażę, jak działają uczucia, kiedy ktoś jest rozdarty między dwoma osobami. Przykładowa sytuacja będzie dotyczyła kobiety, chociaż te mechanizmy działają bardzo podobnie także w przypadku mężczyzn. Magda jest w stałym związku od lat. Kocha swojego partnera Adama, ma z nim dwójkę dzieci i jest jej z nim dobrze. Jednak pewnego dnia do jej zespołu w pracy dołącza nowy facet, Darek. Na początku Magda traktuje go jak kolegę z pracy i nawet opowiada o nim czasami Adamowi. Ale po kilku miesiącach wspólnej pracy zaczyna coś do niego czuć i to z wzajemnością. Ich relacja przeradza się w romans i Magda zakochuje się w swoim koledze z pracy. Czy to oznacza, że nagle wszystkie uczucia do Adama znikają na zawsze? Nie. Ale jednocześnie pojawienie się Darka ewidentnie odbija się na jej relacji z Adamem. Pod tym względem nasze uczucia są jednotorowe i przypominają trochę przyciąganie liny. Im bliżej Magda będzie Darka, tym mocniej odsunie się od swojego obecnego partnera. Ale im mocniej przysunie się do Adama, tym automatycznie bardziej będzie się odsuwała od Darka. Magda, tak jak żaden inny człowiek, nie może świadomie decydować, w kim się zakocha czy odkocha, dlatego sama miota się jak łódź na falach. Czasami będzie jej się wydawało, że wie, w którą stronę chce iść, ale zaraz zupełnie niespodziewanie może się to zmienić. W zależności od tego, co się będzie działo w obu jej związkach i w którą stronę będą ją ciągnęły zachowania obu mężczyzn, w tą stronę będzie szło jej zaangażowanie. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Magda nie chce zostawić Adama, bo nadal darzy go jakimś uczuciem i ma z nim dzieci. Rozstanie do tego wiązałoby się z dużymi zmianami w jej życiu i presją ze strony jej środowiska, więc woli tego uniknąć i prowadzić swój romans po cichu. Nagle znalazła się między dwoma relacjami. Jej uczucie do Adama po tylu latach jest już w dość zaawansowanej i dojrzałej fazie. Od dawna nie ma tam większej ekscytacji podczas spędzania czasu, a ich relacja opiera się przede wszystkim na przyjaźni. A teraz dość mocno przygasła ze względu na jej romans. Ale uczucia to nic innego jak chemia w naszych mózgach, więc powiązania neuronalne odpowiedzialne za miłość do Adama gdzieś tam pozostają, tylko trochę uśpione. Nowa relacja z Darkiem za to jest w fazie wczesnego zakochania. To o nim Magda nie może przestać myśleć i nie może się doczekać, żeby go spotkać. To też faza idealizowania drugiej osoby i przypisywania jej najlepszych cech. Bardzo łatwo w takiej sytuacji Darek może zacząć się wydawać dużo bardziej atrakcyjny niż Adam, nawet jeśli normalnie nigdy by tak nie uważała. Kiedy wszystko wydaje się sprzyjać Darkowi, który wcześniej był singlem, jest totalnie zakochany w Magdzie, nagle coś się zmienia. Adam ewidentnie czuje, że coś jest nie tak i widzi, że Magda go oszukuje, co bardzo mu się nie podoba. Ale zamiast próbować kontrolować Magdę, udowadniać jej zdradę, albo wręcz prosić i błagać o to, żeby go nie zostawiała, on przyjmuje inną postawę. Pewnego dnia mówi do niej: Magda, zaprzeczałaś temu wielokrotnie, ale ja wiem, że ktoś pojawił się w twoim życiu. Nie jest to dla mnie łatwe, ale wiem, że jeśli się w kimś zakochałaś, to nie zależało to od ciebie. Dlatego cię nie obwiniam, nie mam do ciebie pretensji i zawsze będę chciał dla ciebie jak najlepiej. Jednocześnie ja nie chcę dalej takiego związku i musimy się rozstać. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz i mi to wybaczysz i nadal będziemy mogli się normalnie dogadywać i wspólnie wychowywać nasze dzieci. Darek na początku był zachwycony z przebiegu wydarzeń, ale szybko zobaczył, że coś jest nie tak. Magda nagle się zdystansowała i nie była już tak ciepła jak wcześniej. Kiedy jej partner się z nią rozstał, to ona poczuła dużą stratę i zaczęła za nim tęsknić. Nagle uświadomiła sobie, że znajduje się w pewnym momencie w swoim życiu, w którym jeśli nic nie zrobi, może stracić Adama na zawsze. Adam, rozstając się z nią, przeciągnął linę na swoją stronę i jednocześnie zaangażowanie Magdy w relacje z Darkiem zdecydowanie opadło. W tym momencie Darek, widząc, że traci Magdę, zaczął zabiegać o nią za wszelką cenę, przekonywać ją do siebie i zasypywać ją kontaktem, co jeszcze bardziej ją od niego odsunęło i jeszcze mocniej popchnęło z powrotem w ramiona Adama. Właśnie w taki sposób wygląda przykładowa dynamika uczuć, kiedy ktoś kocha dwie osoby naraz. Czasami akcja jest jeszcze bardziej dynamiczna i bieg wydarzeń wielokrotnie się zmienia na korzyść raz jednej, raz drugiej strony. Być może oglądając ten film, możecie sobie zadawać pytanie, skąd ja tak naprawdę to wszystko wiem? Otóż od lat ludzie wchodzą na jakzdobywać.pl, kupują kursy, a później także konsultacje ze mną i pomagam na co dzień odzyskiwać byłych partnerów albo naprawiać związki z bardzo dużą skutecznością. A czy są jakieś badania naukowe, które potwierdzają teorie zawarte w tym filmie? No właśnie nie ma, albo przynajmniej ja na takie badania jeszcze nie trafiłem, mimo tego, że mnóstwo czytam i mnóstwo zagłębiam się w różnego rodzaju badania, to jeszcze nie miałem szczęścia na nie trafić. Mimo tego, że jest mnóstwo badań odnośnie związków, odnośnie relacji, to jeszcze nigdzie nie trafiłem
na badania, które potwierdzają teorię albo obalają teorię równowagi uczuć i tego, jak konkretnie to działa na różnych etapach związku. Natomiast ja po 11 latach słuchania rozmaitych historii i prowadzenia ludzi do sukcesu nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do zasady działania tych mechanizmów. A co więcej, w takim osobistym życiu jestem ogromnym zwolennikiem nauki, mam bardzo naukowe podejście do zdobywania wiedzy, do kwestionowania swoich własnych przekonań, zwłaszcza tych, za których stoimy murem. Dlatego bardzo chętnie sprawdziłbym wszystkie moje przekonania w takim totalnie naukowym świecie i pomógłbym w zaprojektowaniu właśnie takich badań. I stąd prośba do Was, moi drodzy widzowie, jeśli ktoś z Was ma doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych na szeroką skalę, albo znacie kogoś, do kogo ja mógłbym się zgłosić z pomocą w zaprojektowaniu takich badań, to bardzo proszę dajcie mi znać na info@jakzdobywać.pl, a na pewno skorzystam chętnie z takich kontaktów i ze wszelkich podpowiedzi odnośnie tego, jak się za to konkretnie zabrać. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Robert Marchel.